W dzisiejszym odcinku Alei Sław YouTube'a. W dzisiejszym odcinku Alei Sław YouTube'a zobaczycie kolejnego YouTubera, który wystąpi na naszej alei. Po wbiciu progu 180 łapek udostępniam Wam mapę, także zapraszam serdecznie do lajkowania oraz jeśli chcesz, żeby Twój ulubiony YouTuber znalazł się następny, zapraszam do pisania komentarzy oraz do ankiety w prawym górnym rogu. Miłego oglądania! Cześć, z tej strony matruner.pl, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to już jest czwarty odcinek. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zobaczycie, jakiego YouTubera wybraliście jako następny. Także słuchajcie, mam nadzieję, że zostawiliście już łapeczkę i pamiętajcie o tym, że dzisiejszy próg to będzie 180 łapek w górę. Jeśli będzie 180 łapek w górę, udostępniam Wam tą budowlę, jaką zaraz Wam przedstawię. Także uwaga, uwaga, zapraszam do oglądania. Mapa polega na tym, że wybieramy właśnie YouTuberów, którzy będą właśnie na takiej alei sław YouTube. Nie wiem, jeśli widzicie, to jest właśnie mój awatar i słuchajcie, tam jest logo YouTube'a. Tutaj macie dealera, oczywiście zapraszam do poprzednich odcinków. Tutaj macie Doknesa, RoxMB, właśnie jak RoxMB wygląda, to możecie zobaczyć w innym odcinku, w poprzednim, także serdecznie zapraszam. A tutaj właśnie mamy Boxdela, uwaga, Boxdel, jak wygląda Boxdel w Minecrafcie. Właśnie w taki sposób musimy zaczekać chwileczkę, żeby się tutaj właśnie załadowało, tak jakby rendering, wiecie co, może jest trochę zwiększę, żeby tutaj jakoś było można normalnie sobie zobaczyć, co najważniejsze. Boxdel, ogólnie jest to jego jakieś starsze zdjęcie z samego początku kanału Boxdel, nie wiem czy wiecie, ogólnie Boxdel grał kiedyś w Minecrafta właśnie, na innym koncie, tak zwanym Idelty. No i słuchajcie, co najważniejsze, to teraz możemy się właśnie tutaj teleportować, znajdujemy się troszkę niżej niż tam, o właśnie tam, i właśnie mogę Wam przedstawić właśnie, jak wyglądał Boxdel właśnie na Alei Sław YouTube. Ja właśnie planuję, kurczę, zrobić takie napisy gdzieś tutaj na górze, tu Boxdel, tam RoxMB i cała reszta. I zobaczcie, jak Wy to oceniacie, napiszcie koniecznie, co, jak oceniacie. I teraz w karcie w prawym górnym rogu macie innych YouTuberów, jacy mogliby wystąpić w kolejnej w części tutaj Alei Sław YouTube. Także zapraszam też, byście sobie właśnie kliknęli i ocenili właśnie, kto według Was powinien być następny, słuchajcie. Oczywiście wysyłam Wam diaksy, tak jak już tradycyjnie zawsze to robię. Wysyłam Wam diaksy za to, że lajkujecie i... za to, że lajkujecie oraz komentujecie, co to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że Wam się to podoba, ponieważ robię to dla Was i niestety, ale ostatnio nie dobiliście progu z RoxMB, także nie udostępniłem mapki. No ale jeśli chcecie zobaczyć, pobrać sobie mapkę z RoxMB, kurde, RoxMB, te MB zawsze mi się ciężko wymawia. Także słuchajcie, zapraszam też na poprzednie odcinki, oczywiście zapraszam do lajkowania tego odcinka, jeśli chcecie zobaczyć, mieć budowlę swoją właśnie Boxdela, nie wiem, jakiś odcinek nagrać z tym czy coś w tym stylu, to właśnie Wam udostępnię, ale po wbiciu 180 łapek w górę. I pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, jaki Wasz ulubiony YouTuber jest oraz kogo byście chcieli zobaczyć na Alei Sław YouTube. Także serdecznie Wam dziękuję za uwagę, ja jestem matruner.pl. I do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się serdecznie, ciepło. Pa, pa.